Z tej strony oczywiście Bajtek, kolejne polowania z Bajtkiem, kolejne odcinki i tym razem z nami Spitfire Mark 9. Oczywiście ten samolot wybraliście wy na Facebooku głosując, także oczywiście ja o nim odcinek zrobię, żeby nie było. Powiem sobie krótko, zwięźle, żeby was nie zanudzać hangarem. Samolocik jest na 10 tierze, na 10 levelu u Brytyjczyków, następuje zaraz po Mark 5 i Mark 2 i Mark 1. Czyli, jak ma się już myślić, trzeba nie myśleć, żeby tylko nie wiedzieć, jest to wersja rozwojowa, kolejny model numer 9. Jest uzbrojony w 4 KM Browningi 7,7 mm, zapakowano do niego 1400 amunicji na wszystkie właśnie te KM-y. Do tego ma oczywiście dwa działka Hispano Suizia Mark II, umieszczone oczywiście w nasadzie tej skrzydła, z zapasem 120 pocisków na każde działko, czyli łącznie 240 pocisków do działek, żeby nie było. Zmiana polega też na tym, że sam kadłub jest troszkę zmieniony. Mamy oczywiście już nie mamy takiej wielkiej chudnicy jak w Mark 5 na dole, co może troszkę pokażę. Mark 5 jest jakby młodszym bratem Tajfuna, może by powiedzieć, przez tą chudnicę. To jest usunięte. W Mark 2 występuje pod nachodzą, ale troszkę inna, bardziej pod spodem. W Mark 9 jest ona bardziej wysunięta do przodu. Oprócz tego oczywiście czteroopatowe śmigło i mocniejszy, o wiele mocniejszy silnik, który zapewniał, że Mark 9 w końcu mogła stawić czoła Focke-Wulfowi 190. No to sobie odpalam bitwę historyczną, można za chwilę wrzucić. Wow, kurde, nie no, nie mogę, w pierwszej sekundzie Anglia, czyli Anglicy kontra Niemcy. Troszkę te Anglicy są bardzo mocno skrzywdzeni z tego względu, że Niemcy już startują na pułapie 2000 metrów, prawie. Anglicy muszą startować z lotniska, więc Niemcy mają przewagę no dość sporą tej wysokości na samym już początku. Mark 9 ogólnie została wprowadzona do służby w 1942 roku, dokładnie w wakacje 1942 roku. Seryjna produkcja rozpoczęła się w 1942, w czerwcu dokładnie, 1942 roku. Samolot powstał właśnie odpowiedź na Focke-Wulfa 110, który wszedł do operacji nad Anglią, operacji nad Europą, wszedł w 1941. I straty były tak ogromne po stronie Brytyjczyków, że w pewnym momencie dowództwo RAF-u zabroniło w ogóle jakichkolwiek lotów bojowych. No i z tego też względu projektanci mieli za zadanie stworzyć samolot, stworzyć modyfikację samolotu, Spitfire'a dokładnie, który mógł stawić czoło Focke-Wulfowi. Z testów zdobycznych wynikało, że Foczka jest równorzędnym przeciwnikiem dla Spita. Także samolot oczywiście wprowadzono do produkcji, tak jak mówiłem, w czerwcu 1942. Miesiąc później otrzymały go pierwsze jednostki. I to było na tyle. Od tego czasu wszyscy cieszyli się nowym samolocikiem. Było fajnie, hurra, hip hip, alianci idą atakować Europę. Potem przylecieli Amerykanie, no i resztę historii znacie, nie? No mam taką nadzieję. No i tak żeśmy wygrali wojnę. Wygrali, w cudzysłowie, Polacy. Dobra, Spitfire, no, z kim my jesteśmy? Rzuciło nas na Beefightery. Beefightery są jeszcze bardzo, bardzo mocne, bez model lotu, także polecam. Polecam, bardzo polecam wręcz. Lecimy dalej. Fufu, jakiś Wellington, sztuka, sporo Med 410, troszkę też BF-ów. Dwa fragi, moje dzisiejsze zadanie. Kupiłem sobie... O Jezus, Maryjo. Kupiłem sobie oczywiście premkę i za chwilę obecną wzbijamy się, żeby tam dopaść. Ale co, poczta? No, ktoś miał przyjść tam. Był u mnie przez chwilę tata, także wybaczcie, że mi nie było. Jakaś poczta do mnie przyszła. Czyżby już przyszło? Tak szybko? MP3. Tak, uwielbiam. Musiałem kupić coś, co by było godne do słuchawek. A że mi się popsuło wejście w komórce i w ogóle jakoś wolę mieć oddzielne wejście na... oddzielne urządzenie na słuchawki, na muzykę, to mówiłem sobie MP3. Fajna rzecz, przydatna.
3,5. Wyzbijamy się cały czas, oczywiście. Spitfire nawet opcjonalnie może osiąść w prędkości nurkowania 850, około na 900 czasami może nam się udać, lecz w tym momencie nie radzę skręcać, naprawdę nie radzę skręcać. A jeżeli już, to powinniśmy go bardzo, bardzo powoli tylko podnosić z tego lotu nurkowego, z jednego względu, bo wtedy będzie tak, kiedy przy prędkości 500 km na godzinę, kiedy znajdziemy się na zakręcie, pierdolnie, kabum będzie, nie skręcicie, rozwali wam skrzydełka, będzie puf, będzie tylko magiczne słowo, o kurwa. I dupa. Na historyku oczywiście, na arcade'zie wszystko jest możliwe. Także lecimy, 4. Ja jestem troszkę tutaj się, wręcz mogę powiedzieć nawet, że tego zagubił. Oczywiście BF-a, ja tego BF-a nie chcę walczyć na tej wysokości z nim. Kolejny BF, zawsze ja muszę mieć takiego, takie piękne szczęście, że to ja zawsze na tę wysokość trafiam. Także my oczywiście schodzimy z tej wysokości. Naszym zadaniem jest ściągnąć do około 2 km kolegów. I nic więcej. Dobra, 700 można jeszcze w miarę manewrować. Wylatujemy z chmurek. No, come on, baby. Dobra. Już Szymany już w sumie wylecieli. O górę wiemy, co się dzieje. Czekamy, aż Niemcy zejdą z góry na nas. Jakiś meszter to gdzieś idzie chyba na mnie, z tego co tu widzę. Nie damy mu się. Broń Boże. Boom and zoo, tym samolotem to jest dość ciekawa koncepcja walki. Rzeczywiście, powiem szczerze, że tego jeszcze nie widziałem. No ale jeżeli chce, to niech walczy. Przecież nikt mu nie zabroni, nie? Dobra, skręciliśmy sobie. Postanowiłem go zapaść. Nie, już chyba nie skręci nas chociaż. No dawaj, no nie, bo się nie uciekaj, no kurde, no. Poszedł z kimś na czołówę, zniszczył go. To o, podnieść klapy zapomniałem. Fakt faktem, zapomniałem o klapach. Hu, nie przeżyję tego. Musi mieć naprawdę, no już rozdjęli. Z niego chmara cała rzuciła naszych. Mowy nie ma, żeby to przeżył. I oczywiście tutaj sobie strzelamy. Jest frag. Gonią nas nasi koledzy, którzy też chcą mieć fraga. Jak żeby nie patrzeć, jest też sztukas z działkami, dokładnie szturmowa wersja sztukasa. Sztukas ładnie kręci. I kolejny frag również jest. Oto jest też siła, trzeba uważać na naszych. Ja ten sam na ogonie. Sztukas oczywiście dostał chyba po pilucie, z tego co pamiętam. Kolejna meszka leci. Strzelec nieprzytomny. Chyba spada, z tego co widzę, cały czas oczywiście dostaje. Wybierzemy malutką poprawkę na nasze strzały. Cały czas dostaje, znowu dostaje. Mam niewidzialną amunicję, ale chyba trafiam z tego co widzę. No i mi się wszystko już skończyło. Z tego wszystkiego. No miło, bo gdybyś padł, miałbym trzeciego fraga. Oczywiście wracamy na lotnisko, w prawo. Odbijamy. Tu jakiś wrak leci też sobie. Fajnie, bo gdyby on gdzieś tam się rozbił. A jeżeli go zabili, bo bym dostał asystę, wiecie? Także myśmy dość mocno tę amunicję wytracili.
Jednakże dwa fragi są. Mój jeszcze żyje. No, no, no szkoda, no, że się nie udało go ubić tak szybko. Wziąłem amunicję skoczenia, mogę wziąć amunicję do podpalenia go, uniwersalną, by była chyba dla mnie o wiele lepsza. Jednakże dwa fragi są, cel spełniony, ja jestem szczęśliwy. O, nieprzyjemnie. Długa sprawa, nieprzyjemna. Bardzo wręcz nieprzyjemna. Mi chyba nie da wylądować. Zresztą na nas oni też ładnie pociechali. A ja już amunicji nie mam. No cóż, pomanewrujemy sobie troszkę, nie? Znowu kolega zawraca. Spit już bez amunicji są. I teraz dały się znaki BF, które były niedaleko nas. Znowu mnie atakuje jakiś tutaj szaleniec. Amator mocnych wrażeń. Jeszcze za malutko. Dobra, odchodzimy mu. To się rzadko zdarza, grając Niemcami. O, chyba się wkurzył. Się wkurzył tak, że poleciał dalej. Oczywiście kręcimy skrzydełkami, już teraz gasiłem silnik, żeby wytracić prędkość. Potrzebuję bardzo, bardzo, bardzo szybkiego lądu, także postaram się wylądować jak najszybciej, gdy mi się to uda. Ale to nie było odpowiednie. Oczywiście mam skrzydełkami, żeby sobie tą prędkość jeszcze mocniej wytracić, wręcz zejść nawet do 200 km na godzinę. Dzięki temu uzyskam no prawie, że prędkość do idealnego, żeby idealnie siąść z pitem. Więc dobra, hamujemy. Machamy też skrzydełkami, dajemy do góry. Jeszcze troszkę nam siła nośna działa w tym spicie. O, wręcz za bardzo. Dobra. Myślę, że możemy zrobić sobie taka drifta. Możemy. O, uff, o ten, widzę tutaj też. Tokyo Drift! Woo! To musiało boleć. Został Wellington, kilka BF-ów, nas zostało bardzo, bardzo niewiele. Zostałem tylko ja i ten B-Fighter. I to nie jest, naprawdę, uwierzcie, to nie jest przyjemne, ale zagramy oczywiście. Gramy, gramy do samego końca, żeby nie było. Już się przeładowaliśmy na całego. Lecimy w górę. Nie wiem, czy go się naprawia, bo mógłby naprawiało go. No postaramy się coś zestrzelić, przynajmniej jeszcze dwóch. Jak nam to wyjdzie, nie mam bladego pojęcia. Spitfire tam leży, on się nie wyleci w ogóle. Może B-Fighter naprawi, no. Taką mam naprawdę nadzieję. No będzie to w każdym razie dość ciekawe spotkanie. Także zbijam się troszkę wysoko, opuszczę coś troszkę silniczek. Myślę, że tak 1500-1900 to jest optymalny dystans, gdzie możemy w ogóle pułap, gdzie możemy się znaleźć, żeby zaatakować.
jak z nich poleciała na lotnisko, ale już, nawet, już tam ich jest trzech, zobaczcie. Oj. Gdyby ten kotek Wellington miał bomby, żeby tam zrzucić na to lotnisko. Może Magelli troszkę bombek, może nie ma, nie jestem pewny, naprawdę, no nie mam tego pojęcia. Część z nich tam ląduje na tym lotnisku. Panie, daj mi siłę, żebym to wygrał. Trzeba to wygrać, nie ma innego wyboru, musimy to wygrać. Lala. Veli Jelly chyba sobie nurkuje. Albo leci w kierunku lotniska. Coś pod to. Ale on ładnie wygląda. Boże, jest przepiękny. No nie mówcie, że nie jest piękny, no. Zobaczcie, jak ładnie wygląda w tych chmurkach, w tym locie. Dobra. Czyli tak, fok. BF się przeładował. Ma na koncie dwóch. Będzie startował. Kilku nich, też się pamiętam, obok nich przeładowało. Ja jestem bardzo mocnym ryzykantem i lecę na lotnisko. W ich kierunku, gdzie ich jest najwięcej. Czy to się okaże mądre, czy głupie, no za chwilę się okażemy. Jeżeli czterech zestrzelę, to będzie super. Jeżeli zestrzelę więcej, to też będzie fajnie. Na lotnisku jest ich tam... No trochę ich tam jest na tym lotnisku. Trzech ich lata. Pierdziele. Dwóch ląduje. Dobra, jednego zdjęliśmy. Panie, żeby mi ta arta tylko nie ujebała. Oj, naprawdę to proszę. Oj, naprawdę. Poczekamy na Biufa. A my tam się nie przejmujemy na góry. Niech leci. Niech sobie leci. BF się rozbił obok lotniska. Super. Wręcz radosna wieść. Te skrzydła mam dość sporo. Mam dość sporo. Oj, ten B. O kuźwa, żem teraz dał. No, też on się opisał. Dobra, mogłem atakować BF-a tylko wcześniej, ale uciekłem. Także goniąc BF-a, uciekając przed Melek, załapano drugi BF. Mam nadzieję, że B-Fighter coś zrobi jeszcze. Mam przynajmniej taką nadzieję. Także to było już wszystko o naszym kochanym Spitfire'ze Mark 9. Zwycięstwo jest... Nie wiem po kogo stronie, może wygramy, może nie wygramy, to się okaże pod koniec bitwy. 3 kile, 80 tysięcy kasy na historyku jeszcze, nie przeliczyło ono do końca, to nie jest końcowa suma, naprawdę to nie jest końcowa suma. Chwilowo jest 860 tysięcy, jak skończy się bitwa, bo jest w trakcie jeszcze, będzie 80 tysięcy, super zarobek. No to nam dojdzie około 20-30 tysięcy do doświadczenia, także no ja polecam, bardzo fajnie, myślę, że mam troszkę... tego spita przybliżyłem. Do zobaczyska, trzymajcie się w kolejnym odcinku. Bardzo miło mi jest dla was robić filmy, głupio powiedziałem, ale cześć. Do zobaczenia w bitwie.